Hej, jestem Weronika i witam Was na moim kanale. Do egzaminu ósmoklasisty zostało już coraz mniej czasu i podejrzewam, że jeżeli to oglądacie, to jesteście prawdopodobnie w 8 klasie i jesteście zestresowani, bo zależy Wam, żeby napisać ten egzamin dobrze, ale może nie do końca wiecie, jak się do niego przygotować, dlatego ja chcę dzisiaj Wam trochę pomóc i podpowiedzieć Wam, jak ja to zrobiłam, żeby napisać dobrze egzaminy. Ja pisałam egzamin rok temu, więc jeszcze dokładnie pamiętam, jak to było i poszło mi bardzo dobrze, więc myślę, że możecie mi trochę zaufać w tej kwestii. Najpierw opowiem Wam tak bardziej ogólnie o egzaminie, a potem się skupię na każdym przedmiocie osobno. Zacznę od rzeczy, która zdecydowanie ułatwiła mi przygotowanie do egzaminów, a są to repetytoria. Mam w domu repetytoria z dwóch wydawnictw, jedne są z Grega, a drugie z Nowej Ery. Oba sprawdzają się bardzo dobrze i w sumie nie wiem nawet, które są lepsze. Korzystałam po trochu z obu. To jest tak świetne przy nauce do egzaminów, tu znajdziecie dosłownie wszystko, co musicie wiedzieć. To było źródło, z którego korzystałam najwięcej, bo z każdego przedmiotu jest tu wszystko bardzo dokładnie opisane. Musicie po prostu przejrzeć to repetytorium od początku do końca i zobaczyć, co już umiecie, a czego jeszcze nie. Na przykład z polskiego są tu streszczenia lektur i motywy, jakie możecie użyć potem w wypracowaniach. To się bardzo przydaje i w każdym też macie z tyłu arkusze egzaminacyjne, na których możecie ćwiczyć. Także takie repetytoria polecam kupić, bo warto. Inne źródło, z którego możecie korzystać, to strona CKE, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Musicie tam wejść w zakładkę egzaminy ósmoklasisty i macie tam informator i też arkusze z poprzednich lat. Tam generalnie też jest wypisane, co musicie umieć na egzamin, także możecie iść wzdłuż tej listy i sprawdzać, czy umiecie, czy nie. Pamiętam, że ja w domu się zbyt wiele do tego egzaminu nie uczyłam. Większość wynosiłam ze szkoły, po prostu się skupiałam na lekcji, uważałam i potem nie musiałam na to poświęcać jeszcze więcej czasu w domu. Zwłaszcza na matmie powinniście się skupiać, bo to jest taki przedmiot, że jak jednej rzeczy nie zrozumiecie, to możecie mieć potem problemy dalej. A jeżeli wiecie, że jest coś, czego nie rozumiecie, to warto spytać albo kogoś z klasy, albo nauczyciela, żeby wam to wytłumaczył, bo nie warto sobie robić zaległości. Po prostu, jeżeli radzicie sobie z materiałem na lekcjach, no to na egzaminie powinno być podobnie. Okej, teraz może przejdę już tak konkretnie. Zacznijmy od polskiego. Na język polski macie najwięcej czasu, bo aż 120 minut. To głównie przez wypracowanie, bo musicie je napisać na 200 słów, a to trochę zajmuje czasu. Myślę, że warto do tego podejść w ten sposób, że jak dostajecie arkusz, pierwsze co czytacie, jakie są tematy wypracowań i wtedy przez następną godzinę możecie przemyśleć, co chcecie napisać, robiąc w tym czasie inne zadania. A potem zabieracie się za pisanie, mając już jakiś pomysł w głowie. Jeśli chodzi o zadania zamknięte, to jest dużo pracy z tekstem, więc podstawą są środki stylistyczne. Powinniście się ich nauczyć na pamięć, bo one się pojawiają zawsze. Dobrze jest też umieć rozpoznawać, jaki to jest gatunek literacki, bo o to też mogą zapytać. Mogą też się pojawić pytania o zasady ortograficzne albo rozbiór zdania. To jest coś do poćwiczenia. Możecie sobie wymyślić dowolne zdania i na ich podstawie rysować wykresy. Przypomina mi się, że było też chyba pytanie o imię słowy. To nie jest trudne, ale trzeba usiąść, wkuć to i się nauczyć raz na zawsze. I to w zasadzie tyle z gramatyki, a reszta to są lektury. Lektury są bazą na egzaminie z polskiego. Bez nich nie napiszecie wypracowania i połowy zadań też nie zrobicie, bo mogą być pytania o motywy w lekturach albo o bohaterów. Motywów użyjecie przy pisaniu wypracowania, które stanowi praktycznie połowę całej waszej sumy punktów, więc trzeba się do niego przyłożyć. Mi zawsze łatwiej się pisało rozprawki niż opowiadania, bo na opowiadanie musicie mieć pomysł, a rozprawkę możecie napisać według takich już schematów. W rozprawce ważne jest, żeby zachować poprawną budowę. Jest nawet dużo takich zwrotów, których się zawsze używa, możecie je znaleźć w internecie. Niestety nie wiecie, na jaki traficie temat, bo to jest bardzo losowe, ale macie podaną listę lektur, więc możecie to wykorzystać. Z każdej wypisać motywy, jakie się w niej pojawiają. Ja wiem, że dużo mówię o tych motywach, ale to jest kluczowa sprawa. To jest też znowu duży plus repetytoriów, bo tutaj przy każdej lekturze są motywy wypisane. Jeśli wiecie, o czym była lektura i jaki był jej przekaz, to będzie wam łatwiej wymyślić argumenty. Jest takie ułatwienie, bo listę lektur macie cały czas przy sobie na egzaminie, więc możecie z niej oczywiście korzystać. Mając temat, patrzycie na tą listę, no i myślicie, czy dana lektura pasuje do tematu, czy też nie. Zastanawiam się, czy warto w ogóle czytać lektury, bo to jest kontrowersyjny temat. Ja akurat przeczytałam prawie wszystkie. Problem miałam z panem Tadeuszem, bo tam był taki język, że nie byłam w stanie przez to przebrnąć. Czytając lektury, więcej z nich zapamiętacie, to na pewno. Chociaż jeżeli bardzo wam się nie chce ich czytać, albo już nie macie na to czasu, to streszczenia też wam wystarczą. Polecam bardzo stronę internetową KLP, tam są streszczenia do też wszystkich lektur. I to takie szczegółowe, często korzystam. Więc jeżeli uważnie przerobicie wszystkie streszczenia i będziecie słuchać na lekcji, bo powtarzam, to jest istotne w tym momencie, zamówienie lektur na lekcjach można dużo wyciągnąć, ja tak zawsze miałam. No to wtedy faktycznie poradzicie sobie bez czytania całych książek, bo ten egzamin jest tak skonstruowany. Wydaje mi się, że z polskiego to tyle, więc teraz matematyka. Matmy się trochę bałam, ale poziom w końcu nie był wcale aż taki zły. Konstrukcja tego testu też się nie zmienia, ona jest stała. Zadania są co roku bardzo podobne, więc im więcej zrobicie arkuszy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że potem na teście też rozwiążecie takie zadanie dobrze. Rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat to jest moja główna rada,
tutaj. Z takich zagadnień to na pewno geometria. Najlepiej wypiszcie sobie wcześniej wszystkie wzory na kartce. Ja mam pamięć wzrokową, więc jak patrzę na nie wszystkie naraz, to je łatwiej zapamiętuję. I też taka wskazówka, w dniu egzaminu powtórzcie sobie rano te wzory i jak usiądziecie przy arkuszu, zapiszcie je sobie gdzieś tam w brudnopisie z tyłu, bo stres robi swoje i możecie mieć nagle czarną dziurę, zapomnieć tych wzorów, ale możecie do nich wrócić, bo macie je zapisane. Także póki będziecie je pamiętać, to sobie je zapiszcie. Na przykład twierdzenie Pitagorasa, bez tego się nie obejdzie, to jest na każdym egzaminie. No i wzory na pola figur też powinniście znać. Poza geometrią, no to działanie na potęgach, procenty, ułamki. To są te takie główne, co pamiętam. Robiąc zadania z poprzednich lat, albo nawet z podręcznika, możecie na bieżąco zobaczyć, czy są jeszcze jakieś tematy, których nie rozumiecie. Przy robieniu danego zadania się nagle przypomina, że takie coś było, bo jeśli nie będziecie robić zadań, to nie będziecie nawet wiedzieli, czego nie umiecie. Na matmie są najpierw zadania zamknięte, potem tam kilka otwartych. Najlepiej zacząć od tych najprostszych. Jak nie wiecie, to zostawcie na razie puste pole, potem do tego wrócicie. Może przyjdzie do was natchnienie, nigdy nie wiadomo. I teraz ostatni przedmiot, czyli angielski. Angielskiego wiadomo, nie nauczycie się tak z dnia na dzień, ale na egzaminie nie wymagają od was nie wiadomo czego. Najpierw jest listening, leci bardzo wolno, więc wszystko możecie wychwycić. Tylko słuchając, nie zaznaczajcie od razu odpowiedzi, jak usłyszycie jakieś słowo, bo oni robią celowo takie zmyłki. Mówią kilka rzeczy po kolei, które się akurat pojawiają w odpowiedzi, ale to nie znaczy, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Potem są zadania z uzupełnianiem tekstu, no to jakieś słownictwo, gramatyka, powtórzcie sobie wszystkie czasy i konstrukcje gramatyczne. I na końcu testu jest znowu do napisania wypracowanie. Raczej będzie to mail, ale może to być coś w stylu artykułu do gazetki szkolnej. Pamiętam, że powtarzałam sobie, jakie są formy wypowiedzi, żeby pamiętać te schematy. Poza to jesteście punktowani, czy zachowaliście odpowiednią formę. Jeżeli nie jesteście pewni pisowni danego słowa, to zastąpcie je synonimem. Możecie powstawiać kilka gotowych formułek, na początek, na koniec, jakieś zwroty grzecznościowe. Są mile widziane przez sprawdzających. Jeżeli piszecie do kogoś list, to pamiętajcie, żeby co jakiś czas się do niego zwrócić. I nie róbcie zbyt wielu powtórzeń wyrazowych, to też się tyczy do polskiego. Ale ogólnie wypracowanie na angielskim jest okej. Tematy też powinny być raczej przyjemne. Tak myślę, czy mam jakieś jeszcze rady? Jeżeli macie dużo czasu do egzaminu, to przerzućcie się na angielskie filmy na YouTubie czy na Netflixie. Najlepiej oglądajcie z angielskimi napisami, bo wtedy widzicie pisownie i osłuchujecie się z językiem, to wam pomoże przy listeningu. I to chyba wszystko. Podsumowując, nie stresujcie się aż tak bardzo tymi egzaminami. Ja wiem, że one dają punkty do szkoły i nauczyciele robią wokół tego strasznie dużo szumu, ale stres nic wam nie da. Musicie do tego podejść bardziej na spokojnie. Dajcie z siebie wszystko, a będzie jak będzie. A już przed samym egzaminem wyśpijcie się, zjedzcie porządne śniadanie i przyjdźcie wypoczęci, żeby móc normalnie myśleć. To są tylko 3 dni, a tak naprawdę kilka godzin. Potem będziecie mieli to za sobą i będziecie już mieli właściwie wakacje. Życzę wszystkim ósmoklasistom powodzenia. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!